Kosiarka.pl, Piotr Adamek, dzień dobry. Dzisiaj patrzymy na włoski rozdrabniacz klasy profesjonalnej. Mały, zgrabny, kompaktowy, bardzo fajna maszyna do wypożyczalni sprzętu dla firm usługowych, które potrzebują małe, zgrabne urządzenie. To jest model Negri R225 BHHP13. Taką cechą szczególną tego rozdrabniacza jest możliwość wrzucania przeróżnego materiału o różnej strukturze. Może być włóknisty, może być żywiczny, może być świeży. Wszystko to dzięki specjalnemu mechanizmowi bębnowemu. Mamy tutaj kombinowany system noży tnących i bijaków. Są dwa noże tnące i 8 bijaków. Na bębnie, jak mówiłem, mamy zamontowane dwa takie noże. Noże mają grubość około 10 mm, szerokość 15, dwa takie noże i 8 takich bijaków. To są bijaki, jak widać, odwracalne. Średnia żywotność tych bijaków to jest po jednej stronie 200 motogodzin, po drugiej 200, czyli w sumie około 400 motogodzin. Jak na urządzenie profesjonalne przystało, mamy tutaj silnik klasy użytkowej, japońską Hondę. Model Gates 390. Mocowo około 12 koni, oczywiście żeliwna tula cylindra. Cyfrowy zapłon, rozrusznik linkowy. Za podawanie materiału mamy tutaj podajnikiem hydraulicznym, jak widać jest wałek do podawania materiału. Maksymalna średnica gałęzi przy tej maszynie to jest 9 cm. Oprócz tego wałka mamy też płynny napęd. Możemy sobie w sposób płynny regulować posuw wałka albo w jedną, albo w drugą stronę. Wszystko napędzane jest napędem hydrostatycznym. Mamy tutaj wyłączniki bezpieczeństwa w sytuacji, gdy przypadkowo wciągnie nam na przykład rękę albo jakąś inną część ciała. Szybko naciskamy ten przycisk, automatycznie wyłącza nam zapłon silnika. Odblokowanie, przekręcamy w prawo. Potestujemy sobie to za chwilę. Komin wyrzutowy w tej maszynie mamy obrotowy o 270 stopni. Możemy sobie go ustawiać i w pionie, i w poziomie. Na tym bębnie zamontowane są dodatkowe łopaty, które z jednej strony wytwarzają taką ogromną siłę zasysającą, a z drugiej bardzo silną mają moc wyrzutową, co będziemy mieli okazję się za chwilę przekonać. Po raz kolejny, jak na profesjonalne urządzenie przystało, mamy tutaj zastosowane profesjonalne sprzęgło. Jest to sprzęgło hydrokinetyczne. Nam zależy na tym, żeby ta maszyna miała niski poziom wibracji, żeby chodziła cicho, żeby się lekko uruchamiała, żeby było płynne przenoszenie momentu obrotowego, żeby to zasprzęglanie było delikatne i miękkie. I tak tutaj też jest rozwiązane. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda po zdjęciu tej osłony. Ok, zdejmujemy osłonę. Proszę bardzo. Tutaj mamy nasze sprzęgło hydrokinetyczne. Jak widać, przełożenie pasowe mamy podwójne, paski Continentala. Więc no jest tutaj bardzo duży nacisk położony na to, żeby to urządzenie chodziło długo, bezawaryjnie i żeby było bardzo żywotne. Teraz sobie popatrzymy, jak wygląda tutaj cały ten zespół do napędu układu hydraulicznego razem z pompą Hydrogeara i zbiornikiem na płyn hydrauliczny. Wciągniemy osłonę. Ok, zdejmujemy osłonę. Proszę bardzo, tutaj mamy cały układ napędzający, podajnik hydrauliczny. Tutaj jest zbiornik na olej hydrauliczny. Mamy pompę. Pompa wyprodukowana jest przez jednego z największych producentów pomp hydraulicznych i napędów hydrostatycznych firmy Hydrogeara. Ok, popracujemy sobie tutaj z materiałem drzewnym, który widać po prawej. Mamy tutaj wierzbę energetyczną, mamy jakiegoś innego rodzaju gałęzie. Nie udało mi się niestety znaleźć gałęzi o maksymalnej średnicy tych 9 cm, bo po prostu nie byłem w stanie ich znaleźć. W trzech różnych miejscach te gałęzie brałem, natomiast to jedynie świadczy o tym, że do takich potrzeb, jakiejś pracy przy drodze, lekkich usług komunalnych, sprzątania, nie potrzeba dużych rębaków powyżej 10 cm. 9 cm w zupełności wystarczy. Ok, tutaj mamy na przykład drzewko o średnicy 5,5 cm. Tutaj będzie troszeczkę większe. Tutaj mamy około 7. Około 5 z kawałkiem. Także z takim materiałem sobie popracujemy. Zapraszam, jedziemy.
zobaczyliśmy próbkę możliwości rozdrabniacza. Trakcja z ręki jest przeróżna. To ma być rozdrabniacz, który rozdrobni. Nie mamy tutaj nacisku na jakąś drobną frakcję. Do drobniejszej frakcji są wersje R185, R95, R70. Efekt naszej pracy jest widoczny. Maszyna wszechstronna. Negri R225 BHHP13. Szarka.pl. Pozdrawiam.